Siema, z tej strony Piton. Dzisiaj nagrywam solo, tak tutaj wyszło. Może będzie to suplement do październikowego grania, do październikowego paździerza, jak to panowie nazwali. Ja oczywiście nie gram w paździerz, ewentualnie w nudne gry. Miałem tutaj zrobić coming out. Taki coming out w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale postanowiłem jednak sobie wziąć urlop, więc nie będzie mnie przez praktycznie cały listopad. No, wyjadę sobie, kto biednemu zabroni żyć na bogato. Także nie wiem, czy chłopaki to puszczą, potną, nie potną. Na razie będę urlopował, także może podzielę się z wami tym, co ciekawego mnie spotkało w świecie gier w październiku. Żeby uciąć plotki, to nie jest tak, że prezes naszego kanału odsunął mnie od nagrywania tylko przez to, że ostatnie mecze w lidze były słabe. Klub bankietowy to wcale nie jest prawda, nie piliśmy tak dużo alkoholu. Zwycięstwa ze Spartakiem i Leicester City jednak mają swoją wymowę. Za czasów Wojtka Kowalczyka i Leszka Pisza też się działo dużo w szatni, także klub bankietowy to przesada, aczkolwiek jestem teraz w młodej ekstraklasie i muszę trenować indywidualnie. No to wstęp był, może troszeczkę przydługi jak zawsze. I teraz przejdę od bardziej lightowych gier do tych bardziej hardkorowych. I zaczynając od takich gier, które nabyłem drogą kupna dzięki fantastycznej promocji Fox Games, którzy sprzedawali gry po naprawdę dumpingowych cenach. Aczkolwiek czy ta cena jest warta jednak nabycia tej gry, to już mówię. Jedną z takich gier małych po 8 zł była gra Sprint. Gra opowiada o wyścigu żółwia z zającem. Oczywiście jest to gra dla dzieci, dla młodszych dzieci. Gra polega na tym, że mamy dwie talie kart, z jednej talii kart losujemy kartę z liczbą, na przykład jest to liczba 20, druga talia kart, talia wyścigu, składa się z 32 kart, służy nam do tego, żeby podnieść właśnie tyle kart, ile wskazuje nam ta karta poprzednia, no z talii zadań. Ogólnie jest to gra na zręczność. Losujemy 20, powinniśmy podnieść 20. Jeżeli podniesiemy dokładną liczbę lub coś koło tego, to nasz żółw się rusza, zając potem rusza się jakąś tam losową liczbę. Pól gra jest beznadziejna, nie polecam nawet za te 8 zł. Także to tyle słowem rozgrzewki. Ale kolejną grą, którą nabyłem za 8 zł, jest gra Obłoczki, Clouds, już jest o niebo lepsza, nomen omen. Mamy tam kafelki, na których są kształty różnych przedmiotów, różnych rzeczy. Tak jakbyśmy sobie leżeli na łące, patrzyli się w góry, wyobrażali sobie fajne rzeczy. Jest to bardzo fajna gra na spostrzegawczość dla dzieci. Bardzo spodobała się tutaj moim dzieciakom. Jest może prosta, potrafi być potem powtarzalna, ponieważ te kształty kafelki jednak się powtarzają, jest ich stosunkowo mało, ale polega to na tym, że odkrywamy kartę, na której jest na przykład lokomotywa i szukamy dwóch kafli chmurek, które tworzą lokomotywę. No dosyć fajna, oryginalna gra, za kilka złotych naprawdę mogę ją polecić. Inną taką grą, która w zasadzie przeleżała u nas na półce dobrych parę lat, jest Smocza Dolina, Dragon Valley. Wydał ją w Polsce Rebel. Teraz już jest niedostępna, aczkolwiek na Eliksie możecie ją zdobyć za jakieś tam 20-30 zł. Jest to gra zręcznościowa. Polega na tym, że dostępnymi w pudełku z grą pałeczkami, po prostu dostajemy jakby takie różdżki magiczne, chińskie pałki do jedzenia. Musimy przetransportować smoki z jednego miejsca na drugie. Składamy taką kartonową wieżę, na której znajduje się smok. Musimy go za pomocą tych pałeczek
jedna, właśnie na tym polega cały myk w tej grze, że jedna osoba dociska smoka, jakkolwiek to nie zabrzmi, dociska smoka z jednej strony, druga osoba dociska smoka z drugiej strony i tak smok lewitując powinien dolecieć do swojej doliny, czyli do odpowiedniego miejsca w pudełku. Jest to typowa gra zręcznościowa, chodzi o skoordynowanie tutaj naszych poczynań. Jak już dziecko zrozumie, jak operować pałeczkami, to jest, żeby mocniej przycisnąć, góra, dół, możemy swobodnie zagrać. Dzieciom się podoba, no nie jest to jakiś tam przełomowy pomysł, ale możecie zobaczyć Dragon Walley, Smocza Dolina, taka gra zręcznościowa, tak w gwoli kronikarskiego obowiązku mówię, co było grane, więc poprzedni miesiąc mogę swobodnie nazwać miesiącem mojego wybitnego przyjaciela, doktora Knizi. Więc było może dużo gier, ale zdecydowanie gry Rainiera królowały u nas na stole. Z takich dla młodszych graczy gier, pierwszą grą, którą mogę wspomnieć, są Pędzące Żółwie, czyli absolutny klasyk. Jeżeli nie znacie, to powinniście poznać, powinniście kupić. Gra, w której dostajemy ukryte role, jesteśmy żółwiem, nie możemy zdradzać naszej tożsamości, powinniśmy dotrzeć jak najszybciej do sałaty, jak wiadomo sałata, kapusta, pieniądze, uczymy dzieci od najmłodszych lat, że wyścig po pieniądze jest najważniejszy. Fantastyczne przesłanie, Rainer. W każdym razie graliśmy w Pędzące Żółwie, jak zawsze jest pełno śmiechu, gra prosta jak drut. Polecam również dla starszych graczy przy ewentualnych napojach wyskokowych, jak już wasze pociechy zasną. Będąc przy tych żółwiach, przy zwierzątkach, kolejną grą Rainiera jest Kto to był? Kto to był? No niestety gra u nas już na rynku niedostępna, jedynie z drugiej ręki. Nabyłem tę grę dawno temu, nawet przed narodzeniem dziecka, ponieważ już wtedy moim wielkim strategicznym umysłem planowałem, w co będę grał z dziećmi. Kto to był jest mega, mega hitem w naszym domu. Wszystko rozbija się o to, może inaczej. Fabuła tej gry polega na tym, że jesteśmy dziećmi, które mieszkają w pewnym magicznym zamku i ktoś ukradł pierścień, który chroni zamek. I bez tego pierścienia, który chroni zamek, nadjedzie zły czarodziej o godzinie 18, który przejmie zamek i wtedy całe królestwo, wiadomo, wpadnie w złe ręce. Cały myk tej gry polega na tym, żeby dotrzeć do tego, kto jest złodziejem, posługujemy się taką magiczną skrzynią. Jest to po prostu elektroniczny gadżet, w którym są zawarte pewne tam wskazówki. A kto daje nam te wskazówki? Oczywiście zwierzęta, które mieszkają w tym zamku. Tak naprawdę gra polega na tym, że rzucamy kostką, chodzimy po planszy w lewo, prawo. Jeżeli wchodzimy do pomieszczenia, możemy nawiązać tutaj kontakt, rozmowę z danym zwierzęciem, które mieszka w jakimś tam pomieszczeniu, lub przeszukać pomieszczenie w poszukiwaniu smakołyków. Smakołyki są nam potrzebne do tego, żeby zwierzęta nam zdradziły informacje. Przychodzimy do osła, który mówi nam, ja chcę chleb. No i bez chleba osioł nie będzie gadał, także tutaj też wiadomo, uczymy dzieci, że jeżeli chcemy coś załatwić, przychodzimy do urzędu, oczywiście musimy tutaj posmarować przysłowiowy chleb, żeby wiedziały, że coś można załatwić. A na poważnie gra jest naprawdę świetna, magiczna skrzynia, ten elektroniczny gadżet generuje różne podpowiedzi, różnego rodzaju tutaj wskazówki. Chodzi o to, że mamy koniec końców 12 podejrzanych, z których będziemy eliminować po kolei dzięki podpowiedzi zwierząt kolejnych tutaj mieszkańców zamku i aż dojdziemy do tego, kto ukradł pierścień i wygrywamy grę. Gra ma 3 poziomy trudności, ale to już tam nie będę głębiej wchodził. Wersja polska Kto to był jest świetna. Skrzynka mówi po polsku.
Zły czarodziej mówi troszkę takim ze wschodnim akcentem. Nie wiem, czy jest tam gdzieś z okolic Lublina, czy może dalej, ale bardzo, bardzo śmiesznie się wyraża. Jam jest czarodziej. Także dziwi mnie, że ta gra jeszcze nie doznała do druku. Wydał ją Ravensburger. Nie wiem, czy tu są kłopoty licencyjne, czy nie, ponieważ inne wersje językowe, w szczególności niemiecka, są dostępne na rynku cały czas. Także kto to był, jeżeli byście na to ten natrafili, to serdecznie polecam. Ewentualnie, jeżeli są tu jakieś tuzy wydawnictw, możecie gdzieś tam kogoś szturchnąć, to naprawdę warto byłoby to wydać, bo gra jest świetna przez ten elektroniczny gadżet. Uczy dzieci też tutaj dedukcji, kombinowania. No, bardzo, bardzo fajna gra. Pozostając w klimacie zwierząt, przejdę do gry, którą wygrałem w konkursie naszej księgarni, za co serdecznie dziękuję. Jest to puzzle gra o nazwie Dżungla. Dżungla. No, jest to tak naprawdę wariacja na temat memo. A słowo puzzle gra w podtytule mówi wszystko. Polega to na tym, że mamy pięknie ilustrowaną planszę, na której będziemy układać nasze puzelki z kafli. Losujemy, na początku gry rozkładamy kafle tam, wiadomo, zakryte. Później odkrywamy kafel, jeżeli trafiliśmy na zwierzę, które można dopasować zgodnie z regułami, a reguły mówią o tym, że musimy budować kafle od dołu planszy do góry, czyli jakby takie od podstawy do sufitu. Jeżeli trafiliśmy, to mamy następny ruch, jeżeli nie, to musimy odłożyć ten kafelek, puzzle ponad planszę, oczywiście zapamiętując, co tam było. No i tak gra jedzie w kółko. Powiem tak, gra, no jest to wariacja memo, jest bardzo pięknie wydana. No świetne grafiki. Wygrałem tę grę, więc no, jakby nie będę jej krytykował. Mojej córce 6-letniej się spodobało, ale tam szału nie było. Może dla młodszych dzieci będzie lepiej to funkcjonować. Aczkolwiek jeżeli byście mieli naprawdę tutaj coś takiego edukacyjnego, memo wybrać dla swoich pociech, czy tam na prezent, to naprawdę polecam. Bardzo fajne jest to, że na odwrocie planszy są informacje na temat zwierząt żyjących w dżungli. Jest tam też właśnie walor edukacyjny. No, proste memo, ale zrobione w taki świetny puzzlowaty sposób, więc może też to być potem zachęta do tego, żeby wejść w świat puzzli. Pozostając przy wydawnictwie Nasza Księgarnia, rozegraliśmy też troszkę partyjek w Domek na Drzewie. Nie mylić z domkiem. Domek na Drzewie jest w takim małe pudełeczko, skrywa talię kart i tak naprawdę gra polega na draftowaniu. Będziemy sobie budować ten nasz wymarzony domek na drzewie, który będzie składał się tam z kilku pięter, z iluś tam pomieszczeń. Każde pomieszczenie to jest karta, ma jakiś kolor, tam oczywiście jest bardzo, bardzo ładnie ilustrowane. To wszystko mają fajne nazwy. Chodzi o to, że draftujemy, tak, czyli standardowo. Bierzemy jakąś kartę, podajemy dalej, dostajemy kolejne karty od współgraczy, wybieramy, budujemy sobie ten nasz domek. Myk polega na tym, że na przykład na niebieskiej karcie musimy położyć niebieską kartę, po prostu kolory nam się muszą zgrywać, także na przykład niebieska karta, czerwona karta tworzą podstawę dla kolejnego piętra i na tych niebieskiej karcie, czerwonej karcie możemy położyć tylko te kolory lub kolor, który nie występuje jeszcze na naszym drzewie. Bardzo, bardzo fajna, lajtowa gra rodzinna, taki wstęp do draftu. Powiem tak, mi się podoba, aczkolwiek jeżeli chodzi o draft z dziećmi, to jednak tutaj będę zawsze zwolennikiem Sushi Go, który jest tutaj moim absolutnym faworytem. Na plus tego domku na drzewie przemawia niska cena, bardzo małe pudełeczko, naprawdę jest to najmniejsze pudełeczko, które wydaje nasza księgarnia. Świetne ilustracje, możecie spróbować.
Dzieci spokojnie ogarną tę grę, także tutaj mogę polecić. Jeżeli chcecie wejść w draft, a nie chcecie rozpoczynać od czegoś trudniejszego, to domek na drzewie będzie ok. Tutaj z kronikarskiego ponownie obowiązku wspomnę o grze Wirus, którą dzieci kochają, jak można też poczytać na grupach facebookowych. Wirus u nas wydany przez Muduko. No jest to ultra losowa gra, w której tak naprawdę walczymy z wirusami, rzucamy tam zarazki na przeciwników, na organy przeciwników. Tutaj używamy szczepionek, także jeżeli uważacie, że są szkodliwe, to omijajcie tę grę z daleka. Gra jest przepełniona negatywną interakcją, losowością. W kółko coś rzucamy, dobieramy, wymieniamy. Powiem tak, no, jakbym nie grał w to z dzieckiem i nie widział, jak się cieszy, to bym powiedział, że to jest jedna z najgłupszych gier na świecie. Aczkolwiek partia potrafi trwać naprawdę kilkadziesiąt sekund do kilku minut, zależnie od tego, jak tam karty wychodzą. Mamy trzy karty na ręce, z których coś tam musimy zrobić. Wygrywa osoba, która będzie przed sobą miała cztery zdrowe organy. No i właśnie, żeby nie mieć tych czterech zdrowych organów, nasz przeciwnik rzuca na nas jakieś tam wirusy, drobne ustroje, tym podobne rzeczy. Jeżeli nie znacie gry Wirus, polecam do grania z dziećmi. Naprawdę kosztuje tam ze 30 zł max. Jest to naprawdę ciekawa pozycja. Dzieci się ucieszą, można tutaj sobie dopiekać, grać negatywną interakcję. Także i to wszystko na wesoło w bardzo krótkim czasie. Losowość wtedy nie doskwiera. To jeżeli ktoś nie zna, to jak znalazł. Z poważniejszych gier już karcianych mogę tutaj szczerze już polecić. To już jest gra taka, którą i zagra rodzic geek i powiedzmy młodsze pokolenie. Jest to gra Coloretto, w Polsce wydana jako Kameleon przez G3. Jest to też małe pudełeczko kart, w której skrywają się tytułowe kameleony. Później Coloretto zostało zastąpione taką wersją pudełkową, już kafelkową, Zooloretto, gdzie budowaliśmy zoo, ale o tym może innym razem. W Kameleonie zbieramy zestawy kart. Mamy tam kilka kolorów kameleonów, po prostu kilka kolorów kart i zbieramy sobie zestawy kart. Pierwszy myk, taki tutaj twist, polega na tym, że trzy zestawy kart mamy liczone na plus, każdy powyżej mamy na minus, więc jeżeli mam tam zielony, żółty, czerwony, to są liczone na plus, a powiedzmy potem już kolejny w pomarańczowym kolorze zestaw będzie liczony na minus. Kolejny twist jest tutaj też ciekawy, ponieważ zależnie od ilości graczy, liczby graczy na stole kładziemy takie jakby wyjściowe stosy, na których będziemy dobierać karty. W swojej turze po prostu dobieramy kartę ze stosu, kładziemy ją na jeden z tych takich slotów, tak to nazwijmy, na środku stołu. Najlepsze w tej grze jest to, że na przykład ktoś sobie chce zabrać karty czerwone, kładzie to na miejsce numer 1, na ten slot numer 1. My, widząc, że on zbiera karty czerwone, a na przykład nie zbiera kart zielonych, dokładamy mu w kolejnym tam naszym ruchu do tej karty czerwonej kartę zieloną. Więc jeżeli ktoś chce tutaj zbierać karty czerwone, żeby mieć, wymaksować sobie punkty, to oczywiście dokładamy mu karty, których nie chce, ponieważ powyżej tych kolorów będą mu się liczyć punkty minusowe. Nie będę tutaj streszczał tak dokładnie zasad, które są dosyć proste, ale gra potrafi być wredna na naprawdę czas gry około, nie wiem, 10 minut. Jest to bardzo, bardzo fajna rozrywka, bardzo fajnie się tutaj myśli, kombinuje. Naprawdę kwestia tego, czy dołożyć kartę, komuś zepsuć, czy ewentualnie, jakby to powiedzieć, spasować, ale wziąć to, co jest na stole, wypisać się już z danej kolejki i próbować wymaksować swój wynik. No naprawdę, bardzo, bardzo ciekawa gra. Sama tam talia kart składająca się z różnego koloru kameleonów akurat tutaj. Kto lubi takie gry sprytne, bardzo taka jest kniziowata,
aczkolwiek jej autorem jest Michael Schacht. Bardzo, bardzo, bardzo polecam. G3 za bardzo małe pieniądze można kupić tę grę. Jest też edycja u nas dostępna jubileuszowa, gdzie mamy złotego kamelona, tam kilka jakichś tam dodatków. Bardzo fajna gra, Coloretto. Co jeszcze powiem? Może nie wszyscy oni słyszeli, bo jest z 2003 roku. Coloretto Chameleon. Ale naprawdę wam polecam. Jeżeli na takie rodzinne granie, granie z dziećmi, granie z niedzielnymi graczami, bardzo, bardzo polecam. Super, super filler. Będąc już w temacie fillerów i tutaj mówię, że gra dla mnie ma taki kniziowaty wydźwięk, to przejdę do gry, którą zrobił oczywiście pan Knizia. Jest to Picomino, znane jako Hekmek i znane też jako Polowanie na Robale u nas w kraju. Jest to też dawna produkcja doktora Knizi. Ja akurat stałem się posiadaczem wersji Deluxe, która jest w przerośniętym, blaszanym pudełku. Chciałem kupić na Amazonie starą wersję Picomino, która jest w bardzo małym pudełeczku, takim podobnym właśnie do tych małych pudełek naszej księgarni typu Domek na Drzewie, ale akurat trafiłem na taką ofertę, gdzie blaszane pudełko Polowania na Robale Deluxe było w bardzo, bardzo dobrej cenie, więc nie opłacało się nie inwestować. A czym jest wersja Deluxe? Po prostu ma dodatki, które gdzieś tam były wydawane osobno. A co do samej gry? Rozkładamy takie płytki domina, można powiedzieć, na której są cyfry, liczby od 21 wzwyż. Jeżeli gramy z dodatkiem, są jeszcze liczby 11 i 13. Takie płytki domina, na której są liczby od 21 do 36. Na każdej płytce oprócz tej liczby 21-22 kolejno mamy też tytułowego robala. Na niższych liczbach występuje jeden robal, przy wyższych 2, 3 do 4. Gra typu push your luck, czyli rzucamy kostkami, staramy się z tego, co wyrzucimy, wyciągnąć jak najwięcej. Te liczby, o którym wam mówię, na tych płytkach domina, na przykład 21, żeby zabrać tę płytkę domina, musimy mieć dokładnie na kostkach 21. W tym jednego robala, bo kostki są standardowe sześciany, tak? Tylko że na ściance, gdzie powinna być szóstka, jest taki tytułowy robal, który jest wart 5 oczek. Więc żeby zebrać na przykład robala o wartości 21, powinniśmy mieć dwa robale, które mają w sumie wartość 10, na przykład dwie piątki, które mają wartość 10, czyli 10 plus 10, 20, jeszcze jedynka, tadam, możemy zgarnąć robala o wartości 21. Cały twist tej gry polega na tym, że mamy 8 kości, możemy, rzucamy i nie możemy, tylko musimy po każdym rzucie odłożyć na bok kości o tych samych wartościach. Więc jeżeli wyrzucę na przykład 3 piątki, odkładam 3 piątki i z tych 8 kości rzucam w kolejnej jakby tutaj rundzie pozostałymi kośćmi. Oczywiście to gracz decyduje, jakie kości odkłada, bo na przykład wyskoczą nam jakieś słabe wyniki, możemy odłożyć, nie wiem, jedną dwójkę, jedną trójkę, żeby rzucać większą liczbą kości w kolejnej rundzie. To od nas zależy, no jest to taka losowość, prawdopodobieństwo, ten push your luck tytułowy, ale jest to naprawdę, naprawdę świetna gra. Co jeszcze? No, kibicujemy komuś, żeby oczywiście mu nie wyszło, nie wychodzi wtedy, jak po rzucie nie da się odłożyć kości lub nasza wartość na zsumowanych kościach jest zbyt niska. Co jest jeszcze ciekawego tutaj? Jest negatywna interakcja, ponieważ zdobyte robaki kładziemy w stos i zawsze robak, który jest na stosie, jeżeli wyrzucimy dokładnie tę liczbę, to wtedy możemy zabrać przeciwnikowi tego robaka, czyli ten przykładowe 21, jeżeli ktoś ma przed sobą 21, ja akurat uda mi się uzbierać 21 na kościach, mogę zwinąć mu tę płytkę. Gra jest no, bardzo szybka, wiadomo, to co z rzuty kośćmi, odkładamy te kości, wychodzi, nie wychodzi, jest kupa śmiechu, można podebrać te robaki na tych płytkach. Jest naprawdę świetnie wykonana, bakelitowe płytki,
Kości są drewniane, takie jak lata 80. Eurobiznes. Naprawdę, naprawdę świetna, świetna gra, świetne wydanie. Jeżeli nie znacie Polowania na Robale, to też polecam do gry takiej rodzinnej, do gry przy piwku jak najbardziej lub czymś mocniejszym, jak ktoś lubi zalać robaka. Myślę, że spokojnie też trudność tej gry nie przeszkodzi mu w tym i serdecznie polecam. Jest to kolejna jakaś tam perełka ze stajni doktora Knizi. Jak już jesteśmy przy tym Push Your Luck, to kolejną grą z tego gatunku jest gra Kwiat Wiśni, którą również nabyłem w tym kartonie od Fox Games, też za 12 zł. Powiem tak, może wcześniej widziałem te ceny tej gry, to było 40-50 zł, ja ją kupiłem za bodajże 14. Na czym polega tutaj Push Your Luck w tym wydaniu Kwiat Wiśni? W pudełku mamy piękny, piękny taki woreczek orientalny, że tak powiem, bo jest pięknie wykonany, piękne grafiki w ogóle na pudełku. W tym orientalnym woreczku mamy plastikowe takie płatki kwiatów tej wiśni. Kwiaty, temat gry jest taki, że kwiaty spadają, my żeby mieć szczęście zbieramy zestawy tych kwiatów. Widocznie tak w Japonii jest taka tradycja, nie wiem. I cały myk polega na tym, że wsadzamy rękę do worka, wyciągamy kwiatki i staramy się nie trafić trzech kwiatków w tym samym kolorze, staramy się nie trafić dwóch par, ponieważ to zakończa nam nasze pobieranie kwiatków z worka. No, w rundzie możemy wyciągnąć maksymalnie 6 kwiatków w trzech jakby pociągnięciach, więc możemy najpierw pociągnąć dwa kwiatki, potem jeden kwiatek jakby bezpiecznie. Koniec końców z tych kwiatków tworzymy zestawy. Jeżeli zestaw ma odpowiednio dużo kwiatków, mamy dużo punktów. Jeżeli ma mniej, mamy mniej punktów. Jeżeli na przykład mamy jednego kwiatka, mamy ujemne punkty. Dodatkowo mamy też takie karty, które pozwalają nam dostać jakiś bonus, jeżeli odpowiedni układ kwiatków wyciągniemy z worka. Ogólnie takie same emocje, jakie towarzyszą tutaj mojemu opowiadaniu, towarzyszą przy grze. No, nudna, ta gra była nudna, tak? Także w moim stylu nudna, ale w ogóle nie przypadła nam do gustu. No takie powiedzmy bez emocji, troszkę bezsensowne wyciąganie tych kwiatków, aczkolwiek są tam karty, które pozwalają na podrzucenie kwiatka przeciwnikowi, żeby ewentualnie miał on jednego kwiatka w danym kolorze i wtedy będzie miał jakiś tam ujemny punkt, więc powiedzmy jakieś tam przebłyski są, żeby coś tutaj się działo, ale ogólnie gra jest bardzo, bardzo prosta, pięknie wydana, za te kilkanaście złotych, jakby ktoś ją nabył, to ok, może pograć. Taka akurat gra bardzo, bardzo spokojna dla naprawdę już super niedzielnych, świątecznych graczy, ale jeżeli mam być szczery, to nie polecam. Ale mówię o tej grze Push Your Luck, żeby jakby kontrast zachować, ponieważ można robić też bardzo dobre gry Push Your Luck. Taką grą, którą odkryłem dzięki tutaj mojemu znajomemu, mu koledze Jackowi, jest gra Deep Sea Adventures. Deep Sea Adventures jest od śmiesznej firmy, która ma taki świński ryjek w logo, Oink, Oink Games. Jest to wydawnictwo z Japonii. Jak się dowiedziałem po nie w czasie, produkują bardzo pełno takich fajnych, sprytnych gier. Nie wiem, czy znacie Oink Games, czy nie. Ja dopiero poznałem, ponieważ oni wydają te gry od dobrych tam 5-6 lat, ale oczywiście ja nie interesowałem się takimi małymi grami, bo jakżeż to nie wypada takimi nudnymi małymi grami się interesować. Oin Games tworzą gry w bardzo małych pudełeczkach. Te pudełeczka są no może takie no, kilka razy większe niż pudełko od zapałek, ale naprawdę zajmują bardzo mało miejsca. Pudełeczka są wypchane po brzegi,
gry charakteryzują się jakąś tam prostą mechaniką, aczkolwiek już odbiór tych gier nie jest tak prosty. Możecie sobie obejrzeć wideo, które polecam, bo też od razu po zagraniu w tę grę mega się podnieciłem i obejrzałem wideo Shut Up and Sit Down, którzy robią taki przekrój tych gier. Można tam posłuchać w ich wiadomo, takim fajnym stylu o tych grach. A co do samego Deep Sea Adventure, gry, która jest z 2014 roku, aż mi żal, że ją dopiero teraz odkryłem. Jest to gra właśnie, jest to Push Your Luck. Chodzi w tej grze o to, że jesteśmy wraz ze współgraczami na łodzi podwodnej i schodzimy pod wodę po jakieś tam zatopione skarby. Jesteśmy takimi nurkami, wiecie, w takich skafandrach, takich tak naprawdę metalowych, takich tych dzwonach, czy nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Jesteśmy wszyscy podłączeni do jednego zbiornika z powietrzem i wszyscy czerpiemy z jednego zbiornika z powietrzem. I jak już w końcu wyłowimy jakiś tam skarb z dna morza, to wiadomo, że będąc tym nurkiem, który dźwiga coś z powrotem do łodzi, zużywamy więcej tlenu. I cały myk tutaj polega na tym, żeby zejść jak najniżej pod wodę, wyciągnąć jak najbardziej wartościowy skarb i wrócić zanim skończy się powietrze, żebyśmy się nie udusili. Gra jest naprawdę sprytnie pomyślana, bo jest ta nasza malutka łódź podwodna, malutka jak niemiecki czołg porucznika Grubera. Z tej łodzi podwodnej budujemy z takich kafelków dostępnych w pudełku taką, powiedzmy, ścieżkę, tak? Na początku są kafelki, które mają od 0 do 2 punktów, potem czy od 0 do 3, potem od 3 do 5 bodajże i tak dalej. Mamy w każdym razie 4 rodzaje kafelków, gdzie czwarty rodzaj kafelków już ma po kilkanaście punktów, z tym, że każdy rodzaj kafelków, jest ich bodajże 7, tworzy nam taką ścieżkę. I jak zdobywamy te kafelki? Rzucamy kośćmi, ale są to kości dedykowane do tej gry. Dwie kości o wartościach od 1 do 3, więc maksymalnie możemy rzucić na dwóch kościach szóstkę, ponieważ kości mają 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maksymalnie rzucamy szóstkę, minimalnie dwójkę. No i staramy się schodzić po tych kafelkach. Po rzucie schodzimy gdzieś tam w dół, w te głębiny. Chodzimy sobie po tych kafelkach, które są zakryte, tego nie powiedziałem. I decydujemy, czy podnosimy ten skarb, czy nie, czy idziemy w dół. No i cały patent polega na tym, taka gra w tchórza, kiedy ktoś decyduje się podnieść skarb, tak? I druga rzecz, jeżeli nawet podniesie ten skarb, no oczywiście już zużywa więcej tlenu, więcej jednostek tlenu, ale nie musi wcale wracać na statek, tak? Może iść dalej w głębinę. I co jest najlepsze? Jeżeli nosimy jeden skarb, zużywamy jedną jednostkę tlenu. Jeżeli nosimy dwa skarby, zużywamy dwie jednostki tlenu. Także powiedzmy, grając na 3-4 graczy, jeżeli kilku graczy już ma po kilka skarbów, zużywamy coraz więcej jednostek tlenu, a do tego każdy skarb jest odejmowa wartość na kościach jest redukowana o liczbę skarbów. Więc jeżeli mam dwa skarby, wyrzucę dwa na kościach, czyli dwie jedynki. Snake Eyes, to wtedy ruszam się o 0. Jeżeli wyrzucę szóstkę, mam dwa skarby, jest fajnie, bo się poruszę o 4, tak? Szóstka minus dwa skarby o 4. Gra jest ultra prosta w zasadach, ale jest naprawdę super zabawna, super śmieszna. Taka gra w tchórza podwodnego, kiedy czy zejść niżej, czy nie zejść niżej, czy wracać. Czy na przykład łapać, ktoś bardzo głęboko schodzi po te bardzo wartościowe skarby, a my w tym czasie bierzemy jakiś tam chłam, który może nawet okazać się zerem, ale wracamy na statek, powiedzmy tam mamy jakiegoś złamanego miedziaka, ale nasz rywal tutaj wyławiał jakieś fantastyczne rzeczy z galeonu, aczkolwiek zabrakło mu powietrza i nie dociera do łodzi ze skarbem. W tej grze nikt nie ginie. Jeżeli komuś zabraknie tlenu, to on po prostu awaryjnie wraca na łódź. Musi wyrzucić skarby, które spadają na samo dno morza. Gramy 3 rundy, także jest to bardzo, bardzo szybka gra. No, świetna, naprawdę. No,
Powiem tak, no nie, zasadą było taką, że tylko mówimy o tym, w co graliśmy, za bardzo tutaj się nie rozwijamy. Jeżeli chcecie zobaczyć szczegóły, to polecam filmiki na YouTubie. Grę można nabyć na Amazonie. Widziałem, że ostatnio Adam w planszostrefie też to ściągnął. Ogólnie polecam gry Oink Games, bo zachorowałem na nie, tylko no niestety dostępność jest słaba i ze względu na to, że są z Japonii, są dość drogie. To też jest taka dla mnie nowość miesiąca i serdecznie polecam, bo dzielenie się tymi skarbami jest naprawdę emocjonujące i super śmieszne też. Jest to gra naprawdę wielkości może telefonu komórkowego, pudełko jest wielkości telefonu komórkowego, więc spokojnie weźmiecie do knajpy i bardzo, bardzo fajnie można spędzić przy niej czas. Jest to bardzo szybka gra, naprawdę super, super, bardzo, bardzo polecam. W ogóle zainteresujcie się wydawnictwem Oink Games. A jeżeli już jestem tutaj przy Oink Games i Deep Sea, które polecił mój kolega Jacek, to miałem przyjemność zagrania z Jackiem również w grę Botanik. Tę grę wydał Rebel u nas. Chłopaki zresztą na kanale wspominali już o tym Botaniku. Chętnie w to zagrałem, ponieważ chciałem zweryfikować, co tam chłopaki mówili, że jest to logiczne, takie owakie abstrakcyjne. Powiem tak, na początku śmiałem się, dlaczego trzech gości, bo trzech autorów figuruje na pudełku, dlaczego trzech gości wymyśliło taką małą grę, gdzie tam tak naprawdę dokłada się kafelki, buduje się jakieś tam połączenia. No jak to możliwe, że trzech typów to zrobiło, ale potem grając z kolegą Jackiem pomyliliśmy jedną zasadę, zresetowaliśmy grę. Grając drugi raz, coś mi tam nie pasowało, przeczytałem z instrukcji, zresetowaliśmy drugi raz i zagraliśmy trzeci raz poprawnie, więc już potem powiedziałem, że widocznie tak samo było, że jeden gościu wymyślił taki patent, drugi taki, a trzeci owaki i dlatego jest trzech autorów i jakoś to działa. Co do samego Botanika, no jest to sprytne dokładanie kafelków, które sobie budujemy, no taki nasz wirtualny labirynt, staramy się kafelki kolorystycznie do siebie dokładać też kwiatki, za które dostajemy punkty. No jest to totalnie abstrakcyjna gra, logiczna. Bardzo ciekawie zdobywa się kafelki, które tam budujemy na swojej powierzchni, na swoim tableau, ponieważ możemy kafelek położyć po swojej stronie lub kafelek jakby na stronie neutralnej. A kładąc kafelek na stronie neutralnej, zwalniamy kafelek swój, ewentualnie przeciwnika. No cały myk w tej grze polega na tym, żeby dobierać kafelki, kłaść kafelki pod siebie, po czym rzucać te kafelki na strefę neutralną, żeby nie pasowały. Znaczy, kafelek jest zwalniany wtedy, kiedy nie pasuje kolorem lub kształtem do naszego kafelka, więc cały myk polega na tym, że rzucam do tej strefy neutralnej, środek planszy, kafelek, który nie pasuje do mojego, ale jakoś tam pasuje do przeciwnika. Mi kafelek wtedy spada, mogę sobie dołożyć, rozbudować mój ogród botaniczny, nie wiem co to jest, a przeciwnik nie. No powiem tak, że grając na początku na złych zasadach wydawało mi się to bardzo płytkie, potem do trzech razy sztuka, jak zagraliśmy na dobrych zasadach i przy końcu gry naprawdę skumaliśmy, jak sobie tam przeszkadzać, tutaj bardziej kombinować, jak zabierać kolory, które przeciwnikowi się tutaj przydadzą, a które mu zostawiać takie badziewne, ewentualnie właśnie wrzucać kafelki do tej strefy neutralnej, tak żeby zwalniało mi kafelek, a nie przeciwnikowi. No ciekawa gra, na tak bym powiedział. Na to, co oferuje, na takie małe pudełeczko z samą ilością jakichś tam kilkudziesięciu kafli. Nie lubię gier kafelkowych, ale polecam i zainteresuję się. Być może pogram na urlopie. Nie wiem, czy jest to nudna gra i zagości w moim portfolio, aczkolwiek no ciekawe, naprawdę. Bardzo ciekawa, abstrakcyjna gra, bardzo szybka. Zasady są proste jak drut, ale można je również pokiełbasić tak jak my.
No, Botanika, no, mogę polecić, naprawdę, no, mogę polecić, jeżeli lubicie sprytne, abstrakcyjne gry. Jedyną ewentualnie wadą jest to, że jest to gra na dwie osoby. Jakbyście chcieli pograć w szerszym gronie, to nie bardzo, ale na takie granie wieczorne z żoną, mężem, partnerem, partnerką lub innymi zwierzętami domowymi, jak najbardziej polecam. Po tym botaniku przejdę do kolejnej gry, żeby tak już tematycznie, może nie tematycznie, ale jakoś tak bardziej zachować jakąś tam ciągłość, do kolejnej gry, którą przedstawił mi kolega Jacek. Serdecznie pozdrawiam. Tą grą jest Watergate. Ten Watergate, o którym bardzo dużo już napisano w sieci. Gra, którą u nas wydały Kaczki, Lucky Duck. Traktuje, wiadomo, o aferze Watergate, o wpadce Nixona, mówiąc oględnie. Powiem tak, naczytałem się o tej grze bardzo, bardzo dużo, że jest bardzo emocjonująca, że klimatyczna, że jakby jest to takie małe CDG w stylu Twilight Struggle. No dla mnie nie jest. Powiem, moja opinia, zagrałem zaledwie raz z kolegą. Niestety tutaj muszę być szczery. Muszę być szczery, kolega, za bardzo mu nie szło. Graliśmy też troszkę po omacku, ale tak naprawdę cały czas reagowałem na to co robi mój przeciwnik. I w zasadzie cały czas trzymałem go w szachu. Bardzo łatwo wygrałem. Grałem Nixonem, ponieważ jest mi bliższy charakterologicznie. Co do samej gry, no klimatu tam nie czułem, tak? Jest na kartach są zdjęcia, ewentualnie ten fluff tekst, ale jakby tutaj nie zagłębiając się w tą historię, która jest opisana bardzo fajnie w instrukcji, no jest to po prostu gra abstrakcyjna, tak? Taka przepychanka. Co dalej? No, gra polega na kartach, tak? Jest to CDG napędzana kartami. Rzucamy kartę, możemy ją rzucić jako na ten tekst, event tak zwany na tej karcie, lub na punkty, jakieś tam punkty akcji, przesuwanie pewnego znacznika, który tam się znajduje. Wszystko po to, żeby na takiej mapie, na korkowej tablicy umieścić swoje znaczniki tam w dany sposób. No nie będę tu streszczał za bardzo instrukcji, bo jeżeli Watergate'a znacie, to tak sobie tylko mówię własną opinię. Jeżeli nie znacie, to tutaj możecie posłuchać bardzo fajnie na Wojennik TV, tam Michel opowiadał o tej grze, tam stamtąd się nauczyłem zasad, także potem siadając do gry z kolegą już od razu pyk rozłożyliśmy i graliśmy. Co mogę powiedzieć? No mi się nie za bardzo podobało. Emocji tam za dużo nie czułem. Rozwiązania taktyczne, nie wiem, tak naprawdę jedna i druga strona, tak, dziennikarze, Nixon, bo tutaj wiadomo, dziennikarze, tutaj, którzy wykryli aferę kontra prezydent Nixon, tak naprawdę odpowiadaliśmy na swoje zagrania, jakby nie było tutaj jakichś takich mega zwrotów akcji, nie było tutaj żadnych, nie wiem, spektakularnych zagrań. Dla mnie to było wszystko takie bardzo liniowe. No, mówię, to jest moja opinia po jednej grze. W ogóle mnie to nie zachwyciło. Klimatu za grosz tam nie czułem. Przypomniało mi się 1960 i robienie prezydenta ze stajni GMT. To ta gra była naprawdę, czy wcześniej Zeman. Ta gra była naprawdę świetna, ociekała dla mnie klimatem. Wyścig między Nixonem a Kennedym. A tutaj, no, ta gra mogła być dla mnie o wszystkim, o jakimś tam przepychaniu, no tutaj fajnie temat wpleciony może w tą mechanikę, która mechanika mnie za grosz nie zachwyciła. Także ten Watergate jest dla mnie taki, no nie wiem, przereklamowany. Tutaj nagadałem się, żeby tylko powiedzieć, że jest przereklamowany. A co do gier przereklamowanych, jest taka gra, która jest nowością, gorącą nowością również, w sieci teraz kipi niczym w kościołku czarownicy. I a propos czarownicy, gdzie spędza wakacje czarownica? Na Wiedźmiej Skale. No dobra. Więc kolejnym tytułem, który tutaj miałem zaszczyt poznać od Rainiera, jest Wiedźmia Skała. Wiedźmia Skała, która
W zasadzie to Rainier zrobił z jakimś tam panem, figuruje na pudełku. Wiedźmia Skała jest takim tytułem, który nie za bardzo mi się podoba. Od razu na wejściu mogę go zdyskwalifikować, aczkolwiek nie go grałem. Nawet mi się podobał. Dlaczego zdyskwalifikować? Bo jest super pasjansem, tak? Jest tam jakiś wyścig na planszy, o zasoby, o pola, ale tak naprawdę dla mnie to ma bardziej charakter taki przypadkowy ze względu na mechanikę tej gry, o czym zaraz. No jest to super pasjans w kombowanie, w zbieranie miliarda punktów, miliona punktów. Polega to na układaniu kafelków, tam w kociołku wiedźmy, kafelki układamy. Kafelki są dobierane losowo, aczkolwiek mamy je tam do wglądu 5. Kafelki układamy w taki sposób, jeżeli znacie geniusza doktora Knizi, to układamy w taki sposób, że one się łączą. Jeżeli połączymy te same symbole, to w geniuszu dostawaliśmy więcej punktów. Tutaj dostajemy więcej akcji do wykonania. No powiem tak, no gra działa dobrze, jest ciekawie pomyślana, no nie zgrzyta. Satysfakcja jest, jeżeli tam wykonujemy jakieś super combo, które daje nam z jednej akcji wydusimy tam dwie czy trzy kolejne i tam w ogóle robimy wiła. Tylko że jest to okropny pasjans i taki optymalizator, eurooptymalizator na punkty, tak? Czyli patrzymy na to, co da nam milion punktów, wyciskamy cytrynę, ile możemy. No, grałem w to na dwie osoby z żoną, też powiedziała nigdy więcej, bo no, siedzimy przy stole, każdy sobie coś tam robi, na koniec porównujemy wyniki, to no nie, to nie jest mój ideał gry planszowej. Na cztery osoby również grałem z kolegami. Na cztery osoby downtime był akurat bardzo, bardzo duże przestoje, bo jednak każdy sobie coś tam kombinował. Duże, duże przestoje, bo też patrzymy na to, co możemy zrobić po tym, jak inni tam przeciwnicy się poustawiają na tej planszy, na co nie mamy wpływu. Chyba najlepiej byłoby na trzech, ale powiem tak, że dla mnie ta gra to jest ultra pasjans. Jeżeli miałbym grać sam na telefonie, chętnie. Jeżeli miałbym grać z kimś przy stole, to wolałbym którąkolwiek z tych gier, co wymieniłem, która tam ma w sobie jakąś dozę rywalizacji, niepasjansowatości. O, wiem. Trzeba być twardym. I twardym można być na pustyni. I właśnie chciałem powiedzieć, że kiedyś doktor Knizia, wszyscy pisali, że Knizia teraz, wow, powrócił z Wiedźmią Skałą, aczkolwiek kiedyś robił też dobre gry, na przykład Przez Pustynię. Odświeżyliśmy sobie ten tytuł, Przez Pustynię, czyli gra z 1998 roku. Jest to też właśnie taki typowy Knizia, abstrakt logiczny, gdzie ustawiamy cukierkowe karawany z wielbłądów. Cukierkowe, bo jeżeli nie wiecie o co chodzi, to otwórzcie sobie BGG i zobaczycie, jakie są pastelowe te wielbłądy i wyglądają tak naprawdę jak landrynki jeszcze z lat 90. lub i za komuny. Powiem tak, zagraliśmy, gra jest ok, tak? Polega na tym, żeby odcinać obszary, szybciej dojechać do oazy, do jakiejś tam palmy, która stoi na planszy. Tak, kolory nie mogą się mieszać, więc jeżeli ja moim kolorem gdzieś tam dojeżdżam, musi być zawsze heks wolny. Po tylu latach odświeżyliśmy sobie ten tytuł, jest ok, bardzo fajny, ale jakoś zauważyłem, że gry logiczne już tak nie kręcą mnie jak kiedyś, tak? Jest to taki pojedynek umysłów. Można grać naprawdę rywalizacyjnie. Negatywna interakcja jak najbardziej, bo budujemy karawany ze wspólnej puli wielbłądów. Także jeżeli widzimy, że ktoś tam bierze jakieś fioletowe wielbłądy, to my też bierzemy fioletowe wielbłądy, za długości karawan na koniec gry też dostaniemy punkty. Naprawdę gra jest bardzo, bardzo ciekawa, aczkolwiek już w moim prywatnym rankingu no jakby spada, bo jednak zauważam, że takie gry już typowo, gry tylko robienie punktów już totalnie u mnie się wypaliły, a takie gry już logiczne tego typu, no widzę, że też już tracę coraz bardziej zainteresowanie. A dlaczego tracę zainteresowanie? Na korzyść takich gier, które wywołują więcej emocji,
więcej rzeczy tam można zrobić. Taką grą jest na pewno droga do wyprawa do Eldorado, właśnie też kolejna gra Rainiera, która zagościła u nas na stole. Zagraliśmy kilka razy w nią, oczywiście z tym wariantem, z tym dodatkiem, jakby to powiedzieć, jaskinie, plus kartami dodatkowymi, które też kiedyś otrzymałem od naszej księgarni w konkursie, także świetne wydawnictwo, zawsze obdarowuje swoich fanów naprawdę świetnymi rzeczami i wydaje super gry. Co do Eldorado, no chłopaki tam popełnili na gorąco, więc warto tam zajrzeć, jeżeli tej gry nie znacie, aczkolwiek chyba już wszyscy ją znają. No świetna gra, bardzo, bardzo, bardzo fajna. Prosty deck building, bardzo dużo emocji, kombinowanie na różnego rodzaju karty, modularne plansze. Zagraliśmy nawet z naszym dzieckiem, z naszą córką 6-letnią. Troszkę jej podpowiadaliśmy, no szczególnie jaki tam wybór kart, no i grając z nią na przykład ja byłem ostatni na 3 osoby. Gra jest świetna, bardzo mi się podoba warunek zwycięstwa, że musisz być pierwszy na mecie i tyle, po trupach do celu, nieważne jak, nieważne czym, jedziemy, biegniemy przez dżunglę do celu. No jest naprawdę świetne, bardzo, bardzo polecam wyprawę do Eldorado. Jeżeli już mówię, że po trupach do celu, to może teraz sprytnie zmienię gatunek gry na jeden z moich tutaj ulubionych, czyli na Escape Roomy. Nowość też od Lucky Duck, czyli Crime Zoom. Crime Zoom, wyszły dwie części w polskiej wersji językowej. Ptaki złej wróżby z naciskiem na ptaki. I ostatnia karta. Szczególnie polecam te ptaki, bo jak zobaczycie okładkę z francuskim gołębiem, który jeszcze przekrzywia głowę i ten jego oko tak patrzy, jeszcze powinno być to zbliżenie i ten dun. Wiecie, jak to jest w tych filmach, gdzie jest takie zbliżenie, jest ti. To bardzo, bardzo polecam okładkę z gołębiem. Co do samego Crime Zoom, jest to tak naprawdę taka paragrafowa detektywistyczna gra, która rozgrywa się na kartach. W pudełku dostajemy tam kilkadziesiąt kart i naszym zadaniem jest tam rozwiązanie, wiadomo, jakiejś tam sprawy kryminalnej. Jak to rozwiązujemy? Po prostu bierzemy jakąś daną kartę, jeżeli coś się tam nam spodoba, przykuje naszą uwagę, chcemy bardziej ją eksplorować, zbadać, po prostu ją odwracamy. Na odwrocie karty mamy jakieś tam szczegóły miejsca, czy tam rozmowę z osobą, która nas tam gdzieś zainteresowała, którą przesłuchujemy. I po prostu na odwrocie karty mamy dodatkowe informacje, odnośniki do kolejnych kart, które możemy badać. Czyli no w skrócie jest to taka planszowa, przepraszam, karciana gra paragrafowa. Dla mnie bomba, ponieważ na tych kilkudziesięciu kartach naprawdę historie, które tam były opowiedziane, czy naciągane, czy nie naciągane, ale naprawdę były bardzo bogate w porównaniu do 50 Clues, czyli tych 50 śladów, które wydało Albi, to jest niebo a ziemia, naprawdę bardzo, bardzo fajne, ciekawe zagadki. Co jeszcze? Bardzo, raz, że jest to gra paragrafowa, dwa, przypomina to Sherlocka, tego paragrafowego Sherlocka, którego też wydał Rebel, czyli Consulting Detective. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to tam jest taki, na końcu porównujemy swój wyrok, porównujemy swój wynik z Sherlockiem. Chodzi o to, że żeby dojść do takiego wyniku jak Sherlock, musimy pewne rzeczy omijać, tak, dedukować, coś tam sobie domniemywać. W tej grze Crime Zoom mamy podobnie. Możemy odkrywać dosłownie wszystkie karty i jakby rozwiązanie będziemy mieli na tacy, tak zrobiliśmy z pierwszą częścią, ostatnią kartą. Odkryliśmy prawie wszystkie karty, wszystko się fajnie poklikało, bardzo łatwo było rozwiązać zagadkę. Aha, jeszcze jest tu taki element z planszowego detektywa, gdzie na końcu mamy taki raport ze śledztwa, zresztą planszowy detektyw, to jest właśnie w tym consulting detektyw. Na końcu mamy raport ze śledztwa, gdzie odpowiadamy na pytania, jeżeli odpowiemy dobrze, to wiadomo, mamy tam jakieś punkty, jeżeli zostały nam jakieś karty, mamy dodatkowe punkty. Oczywiście nie musimy grać na punkty, tylko dla samej przyjemności, co jak najbardziej polecam.
ale jeżeli już bawimy się w tych takich super detektywów, żeby zdobyć dobry wynik, nie możemy odkrywać wszystkich kart. Więc pierwszą grę przeszliśmy jakby odkrywając prawie wszystkie karty, cieszyliśmy się grą, nie znaliśmy tego systemu na bogato, ale też naprawdę potem da się zobaczyć, że historia jest naprawdę fajnie rozbudowana, są jakieś tam ciekawe dialogi, no jakby trzyma się to wszystko kupy, nie ma tam dwóch zdań, tylko naprawdę jest to rozbudowane jak na kilkadziesiąt kart, to jest naprawdę moim zdaniem super. Natomiast drugą część, Ptaki złej wróżby, ptaki. Przeszliśmy w ten sposób, że już nie wiem, czy jedną czwartą, bardzo dużo kart zostało nieodkrytych i tak naprawdę w końcowym raporcie na jedno pytanie odpowiedzieliśmy jakby połowicznie. Tak naprawdę resztę wydedukowaliśmy, grałem z żoną, jej zasługa, wydedukowaliśmy doskonale nam poszło, byliśmy świetnymi detektywami, również bez licencji jak niejaki pan Rutkowski, ale no nie mam uwag, bardzo, bardzo podobała nam się ta seria, podoba nam się ta seria, czekamy na więcej. Bardzo fajne jest to, że ta fabuła jest naprawdę rozbudowana w tym sensie, że są to tylko karty, wiadomo, no nie wciśniemy tam kilkudziesięciu tam stron, tak jak w jakiejś grze paragrafowej, gdzie mamy wielką księgę paragrafów. Co ciekawego jeszcze jest, w instrukcji na końcu mamy taki epilog, gdzie możemy sobie doczytać jakieś tam dodatkowe informacje, co się działo później, wcześniej, coś tak jak w programie Zdrady, gdzie Tomasz Knapik, świętej pamięci, mówi, spotykamy się z uczestnikami tych dramatycznych wydarzeń. Także tu jest też coś takiego, że po rozwiązaniu sprawy możemy sobie jeszcze coś tam doczytać w epilogu, więc jest to jakieś rozwinięcie fabularnie, jest to dla mnie naprawdę świetnie zrobione, szczególnie, że mam z tyłu głowy to 50 Clues, które było no, moim zdaniem daremne. Tutaj ten Crime Zoom polecam, można pograć gierka około 30 zł, no wiadomo, że za kilkadziesiąt kart chciałoby się, żeby to kosztowało tam 5 zeta, ale spokojnie zagracie, odsprzedacie. Naprawdę, poszukiwanie tutaj mordercy, przestępców w tych kartach jest naprawdę bardzo, bardzo satysfakcjonujące. Co do poszukiwań, jak nie chcecie szukać morderców, jest coś takiego jak Cryptid, czyli gra tam przebój, powiedzmy SN 2018. Jest to kolejna gra, którą poznałem dzięki par excellence koledze Jackowi. W Cryptid polega na tym, że tworzymy taką planszę z takich śmiesznych plasterków, heksów. Gra jest dla mnie tak dziwnie wydana, może takie kolory są jak, nie wiem, z Paintbrusha, z Windows 95. Tworzymy sobie jakąś tam planszę, każdy uczestnik gry dostaje pewną wskazówkę, gdzie jego potwór się ukrywa bądź nie. I gra polega na tym, że ja jako poszukiwacz tego potwora muszę odgadnąć wskazówki pozostałych graczy. Działa to w ten sposób, że nasze wskazówki jakby tutaj pewne pola na planszy się wykluczają, pewne pola się przecinają i musimy znaleźć to jedno jedyne pole, które jakby zawiera wszystkie wskazówki wszystkich graczy, tak? Ja mogę mieć na przykład, że potwór jest w wodzie, tam w rzece, w morzu, jak zwał, tak zwał, potwór jest w wodzie, ktoś może mieć, że potwór jest jeden heks od wody, ktoś może mieć, że tam na tym heksie jest nam domek, powiedzmy, bo są też tam domki na plaży, znaczy plaży, na planszy, a ktoś może mieć jakiś tam warunek zwycięstwa, że nie może być na przykład tam w górach, tak? Czyli powiedzmy, jak znajdziemy kogoś, kto mieszka w wodzie, obok domku, obok plaży, ale nie mieszka w górach, wiadomo, woda to nie góry, to wtedy znajdujemy tego tytułowego kryptida potwora, to monstrum. Jak to robimy? Po prostu wskazujemy jakieś pole na planszy i się pytamy konkretnego gracza, czy według jego wskazówki potwór może tu być. No i jeżeli gracz nam mówi, że tak, może być, to wtedy tam zaznaczamy to odpowiednią kosteczką. Jeżeli nam mówi, że nie, to my jakby za karę musimy,
musimy wskazać także pole na planszy, w którym zgodnie z naszą zasadą nie mieszka potwór. No ciekawa gra, taka dedukcyjna bym powiedział, bardzo, bardzo szybka. Graliśmy tam dwie partyjki pod rząd akurat się zdarzyło. Powiem tak, że bardzo szybko da się załapać ten mechanizm. Nie jest to trudne, aczkolwiek graliśmy taki wariant podstawowy, bo w wariancie rozszerzonym są jakby bardziej zaprzeczenia niż potwierdzenia, gdzie może być potwór. Gra jest ok, nie wiem, była fenomenem, nie fenomenem do końca. No ciekawa produkcja, no taka powiedzmy nietypowa, aczkolwiek przypomina mi bardzo grę Tobago, gdzie na wyspie też rzucaliśmy wskazówki i szukaliśmy skarbów. No ja bym powiedział, że jest to taki trochę klon Tobago, ale z fajnym, ciekawym twistem. Jednak chyba bym polecił Tobago bardziej. Aczkolwiek Cryptid jest bardzo, bardzo no, oryginalną grą. Taką w poszukiwanie śladów, wypytywanie się, tak bardzo interakcyjna. Staramy się skumać, kto jaką ma wskazówkę. Szkoda, że tego w Polsce nie wydali, bo można byłoby to za naprawdę małe pieniądze wydać. Komponentów tam jest co kot napłakał i z pewnością by się spodobała takim też nie do końca hardkorowym graczom, ponieważ jest to naprawdę no taka ciekawa pozycja, można powiedzieć party game, 10-15 minut zrobione. A co jeszcze ciekawego mnie spotkało w październiku? Już bardzo, bardzo długo gadam, miałem gadać 20 minut. To może na szybkości. Wróciłem do klasyków wraz z żoną i córką. Jednym z nich są Wikingowie, gra z 2007 roku Michaela Kislinga. Wikingów pierwszy raz nabyłem w 2010 roku, gdzie byli na wyprzedażach w Rebelu między innymi i tam kosztowali chyba 40 zł, teraz ta gra jest niedostępna. Jest to taka gra, taki trochę taki ekonomiczny, nie wiem czy worker placement to jest dobre słowo, ale jest to taka ekonomia, w której wysyłamy naszych wikingów na jakieś wyprawy, tak, powiedzmy tytułowo. Chodzi o to, że gramy 6 rund, w każdej rundzie kupujemy zestaw wikinga razem z kafelkiem. Wikingowie mają różne kolory, to jest różne funkcje. Kafelki symbolizują wyspy, na które ci nasi wikingowie najeżdżają. Tutaj można przywołać obrazek Andrzeja Mleczki, który tam dwóch wikingów siedzi w barze i jeden do drugiego mówi, że najbardziej w zawodzie wikinga cenię sobie gwałcenie. Także ta gra mi się zawsze kojarzy z tym obrazkiem Mleczki. No, kto wie, może i tak było. Więc ci nasi tytułowi wikingowie, kupujemy zestawy kafel wiking, oni najeżdżają kolejne wyspy, za odpowiednie ułożenie ich na tych wyspach będziemy zdobywać punkty, pieniążki i tak dalej, gra się sama nakręca. Zasady są zasady podstawowe, zasady zaawansowane, gdzie już jest więcej licytacji, bardziej możemy strategicznie kombinować, są takie specjalne kafle. Gra jest, no powiedziałbym, prosta, jest to oldschoolowe euro, dosłownie, ale przy małej liczbie zasad tutaj wielość kombinowania jest naprawdę, naprawdę świetna. Także jeżeli byście gdzieś trafili na wikingów z drugiej, trzeciej ręki, to polecam. Nasza córka też zajarzyła, policzyła sobie, poustawiała te kafelki. Tak naprawdę jest to naprawdę fajna gra, rodzinna plus. Także polecam Wikingowie. A innym klasykiem, który tutaj zagościł nas na stole, który gości od jakiegoś od czasu do czasu, jest K2, czy gra z 2010 roku Adama Folko Kałuży. No jest to też taki klasyk polskich planszówek. W K2 wiadomo, no, wspinamy się na tytułowy szczyt K2. Akurat gra napędzana kartami, tak, karty aklimatyzacji, karty ruchu. Plansza przedstawia zbocze góry, po którym tam się wspinamy naszymi wspinaczami. Co podoba mi się w tej grze, że można zginąć, że tu nie ma miętkiej gry, jesteśmy w Himalajach, wchodzimy wysoko, zmienna pogoda,
która jest tutaj pokazywana przez kafelki pogody, potrafi nam pokrzyżować plany, ewentualnie ktoś tam utknie na ścianie, co tutaj jest symbolizowane tym, że nie możemy się zatrzymać na jakimś tam polu, ponieważ na przykład może być tylko tam jeden gracz. Ja akurat umarłem na K2, graliśmy na zimowej stronie, moja żona zdobyła, nawet zeszła z tego K2, także widać, no, można. Gra jest naprawdę świetna, dużo emocji, powiedziałbym też, że też jest taka rodzinna plus, nie jest płytką grą, w tym sensie, że tylko sobie rzucamy karty, zawsze gramy tak samo, no nie tak, ponieważ wiadomo, karty, które dochodzą nam na rękę, które determinują ruch, są różne, mamy tak zwane żetony ryzyka, które są różne, naprawdę no świetne. Jeżeli ktoś się interesuje himalaizmem, górami, to mogę polecić. Do tego graliśmy w dodatek Lotse, który zmienia zasady gry, oczywiście wprowadza nową planszę, na której jest szczyt Lotse. Co mi jedynie co mi przeszkadza zawsze, ponieważ jest jeszcze dodatek Broad Peak, gdzie jest opisana droga, tak naprawdę bieg Krzysztofa Wielickiego na Broad Peak. Wielki szacunek dla pana Krzysztofa. To tak samo w Lotse zabrakło mi notki o tym, że kiedyś tam odpadł Jurek Kukuczka, bo nasz największy alpinista, himalaista. Jakby tutaj można by było też wypromować tutaj z panią Cecylią, Celiną Kukuczką, wypromować trochę bardziej tutaj też pamięć o panu Jerzym, bo naprawdę warto i był to świetny sportowiec i naprawdę też dlatego te gry trzymam. Będę potem pokazywał dzieciom, opowiadał o tym człowieku, bo sam pamiętam, jak w latach 80. za komuny to trzy osoby, które pamiętałem z dziennika telewizyjnego, to był właśnie Jerzy Kukuczka, Zdzisław Najmrocki i Nikolae Czałczesku, także takich sobie idoli obrałem. Każdy nie żyje, no każdy wybrał inną drogę, jeden każdy chciał być na szczycie, ale w inny sposób, także jednak chyba myślę, że z pozostałych tych dwóch panów to jednak Kukuczkę będę tutaj gloryfikował. Polecam w każdym razie grę K2. Jeżeli nie znacie, naprawdę można poznać. Bardzo, bardzo dobra gra polskiego autora Adama Kałuży. Nie jest trudna, jest ciekawa. Od 2 do 5 graczy, nawet można grać solo. Bardzo polecam. Jeżeli lubicie klimatyczne gry, to jak najbardziej można pograć. Samo K2, już nie mówię o tych dodatkach Broad Peak czy Lotse, to jestem tutaj naprawdę gorącym zwolennikiem tej gry. No i dobra, może będę kończył. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że grałem w Moje Miasto od doktora Reiniera. Skończyliśmy już tę kampanię. W poprzednim miesiącu mówiłem, że graliśmy w Moje Miasto. Świetna gra, naprawdę świetne legacy, bardzo proste zasady. Przyniosła nam bardzo wiele frajdy. Jak nie lubię gier kafelkowych, tak polecam Moje Miasto raz jeszcze. Naprawdę możecie zainwestować, pograć. Szczególnie polecam na 2 osoby, my graliśmy jako para, bardzo fajnie to wyszło, świetna zabawa. Jako spoiler mogę powiedzieć, że jest tam też, są typowo takie akcenty na czasie polskie, na przykład zasada, że kościoły muszą zostać wybudowane. I na drugim biegunie wygaszanie tutaj kopalni, także nie wiem, no Reiner Knizia. Widać tutaj inspiruje się Polską, także no chciał chyba oddać hołd naszemu krajowi, tak? Taki przyjazny Niemiec naszemu krajowi. O, sprawdzić, czy nie Tusk. To taki żart i to była parafraza z Misia, jakby ktoś nie wiedział. Sprawdzić, czy nie ksiądz. Dobra, w każdym razie te akcenty typu kościoły muszą zostać wybudowane, bardzo nas rozbawiły. Sama gra naprawdę mechanicznie, bardzo prosta, skumają dzieci, a dorośli będą mieli przy tym bardzo dużo frajdy. Nie jest to jakiś tam super mózgożer, ale naprawdę da się fajnie przy tym spędzić czas i jeżeli też posłuchacie, poczytacie opinie na internetach, to naprawdę wiele osób to potwierdza. No i kończąc, nie wiem, mogę powiedzieć o grze miesiąca. Grze miesiąca
powinienem powiedzieć o 18 NEB Nebraska, czyli 18 Nebraska, to powinienem mój najnowszy nabytek z Golden Spike Games, czyli jest to gra robiona ręcznie dzięki Marcinowi z Rails on Boards, Magole. Dostałem ją tylko tam po półtora roku czekania, także wcisnąłem się mu do kolejki, za co serdecznie dziękuję. Ale co do Nebraski, to nie wiem, może przy okazji gdzieś tam powiem, jak jeszcze drugi raz zagram, bardziej się rozwinę. Na naszym forum gry planszowe w wątku 18XX opisałem tam swoje wrażenia. Zachęcam do czytania, zachęcam do grania. No więc tą Nebraskę powiedzmy, że zostawię na później, bo już gadam i gadam. I tak, nie wiem, gadam sobie a muzą. Więc dla mnie grą miesiąca i też właśnie gadam solo i nawet zagrałem w nią solo, przyznaję się. Co 3 razy w życiu zagrałem w coś solo. Jest to Flam Rouge, czyli gra, która wielu wkurza, między innymi naszego pana prezesa, redaktora naczelnego, ponieważ nie umie liczyć kart prawdopodobieństwa, nie wie, jak tutaj efektywnie grać, no dlatego twierdzi, że nudna. Flam Rouge, naprawdę, dla mnie ta gra jest przepełniona klimatem kolarskiego wyścigu. Za każdym razem, jak sobie tutaj rywalizujemy, to przesuwam się moim pomocnikiem, góralem. Przypominam sobie tych największych, choćby ostatni Tour de France czy Vuelta, choćby tutaj jak jechał Primoz Roglic albo jego rodak Pogacar. Po prostu mam taki banan na ustach, jak w tę grę gram. Grałem solo nawet raz, tak, przeciwko dwóm tam wirtualnym przeciwnikom, grałem z żoną taką mini, przypomnieliśmy sobie tę grę, trzyetapowy mini wyścig, tak, jakiś tam mini tour, graliśmy też tam z wirtualnymi dwoma graczami, którzy nie ciągną kart zmęczenia, my dostawaliśmy, świetna gra, naprawdę, no kupę emocji. Fakt, że nie da się przewidzieć tego, co tam, powiedzmy, ten wirtualny gracz zrobi, w tym sensie nie da się przewidzieć, ponieważ on nie bierze kart zmęczenia. Ale jeżeli tutaj już taki, nie wiem, spoiler, nie spoiler, taka informacja dla ludzi, którzy grają, uważają, że to jest bez sensu. No jeżeli gracie i widzicie, że na przykład przed wami są góry, więc nawet jeżeli ktoś tam rzuci wysoką kartę, to i tak na te góry nie wjedzie, tak? Bo na górach jeździmy na max piątce, tak? na karcie numer 5. Także góry kogoś przyhamują, tak? Z góry wiadomo, że można rzucić niską kartę, bo na zjazdach jeździmy z tą minimalną prędkością 5. Jeżeli są odcinki proste, no to już od was zależy, czy grzejecie do przodu jak opętani Marco Pantani, czy jednak staracie się być bezpieczni, ale to też zależy, co jest przed nami, tak? Jak będziemy jechać zbyt bezpiecznie, to zostaniemy w tyle, ucieczka pójdzie, zostawi nas. No dla mnie gra jest naprawdę przepełniona klimatem, genialna, jest taki jakby odwrócony deck building, bym powiedział, ponieważ mamy z góry ułożoną naszą talię, wiemy, jakie karty występują, możemy sobie zobaczyć, które karty odrzuciliśmy, które nam przyjdą, jakieś tam prawdopodobieństwo, zobaczyć na trasę, zaplanować sobie mniej więcej, co byśmy chcieli zagrać. Mamy dwóch kolarzy, którymi dysponujemy. Jeden drugiemu może pomagać, no, tak jak to być powinno. Naprawdę super. Do tego wariant z etapami i aplikacja, która pomaga to ogarnąć, bo nie musimy tego robić na piechotę. Ten wariant z etapami jest na BGG. Możemy oczywiście sobie tam gdzieś na kartce rozpisać. Aplikacja to wszystko robi za nas. Jakby przelicza nasze tam wyniki na czas. Dodaje, odejmuje karty zmęczenia. No, świetne. Naprawdę. Jeżeli ktoś się interesuje sportem, lubi emocjonujące gry wyścigowe, to bardzo, bardzo polecam Flam Rouge. Świetny pomysł. Czekam na ten kolejny dodatek, jak i większość tam ludzi zainteresowanych tą grą. Dodatek Peloton, który jest tutaj nieodzowny, dodaje te boty dwóch graczy, ale najlepsze jest to, że dodaje bruk, gdzie możemy na przykład sobie otworzyć Paryż-Roubaix. To jest w ogóle mistrzostwo świata, tak? Czy Liège-Bastogne-Liège. Robimy sobie taką trasę, oglądamy to w telewizji, na Eurosporcie, a potem myk na stole z żoną. Fantastycznie, polecam. Także Flam Rouge jest to chyba moja gra miesiąca. Dla mnie jest to genialna gra. Wiem, że ludzi denerwuje, ale ta losowość, nie da się zaplanować, jest głupiej w ogóle i takie tam. No,
może trzeba inne podejście do tego mieć, albo bardziej spojrzeć na to właśnie z tej strony, jak trasa, co nam pozwala, gdzie możemy przyspieszyć, gdzie możemy tutaj się podczepić pod kogoś. No dosłownie tak jakbyśmy oglądali prawdziwy wyścig kolarski. Tam są pewne miejsca, gdzie ktoś może uciec, odskoczyć i go potem nie złapiemy, a są miejsca, gdzie peleton na prostej dochodzi do uciekiniera, także dla mnie ta gra naprawdę jest przesycona klimatem i pokazuje to, czym jest kolarstwo, oczywiście w tej takiej no, uproszczonej planszowej formie, bo czego tutaj chcieć więcej. No to by było na tyle, no. Miałem mówić 20 minut, miałem tak naprawdę może nie 20, nawet i mniej, miałem powiedzieć sobie wam, że idę sobie, ale taki no mój coming out kończy się na tym, że idę na urlop, także do usłyszenia. Jeżeli posłuchaliście, to nie przynudzałem, to się cieszę, bo jak przynudzam, to jest mi przykro, jak przynudzam, ale cały czas się uczę, tak jak gram w gry, na przykład Flam Rouge, to cały czas się uczę, analizuję trasę, tak proszę Państwa, cały czas się uczę. Pamiętajcie, trzeba być twardym, dbać o siebie, piąta fala, czwarta czy któraś, dbajcie o siebie, o bliskich i dzięki za posłuchanie, do usłyszenia, mówił Piton, trzymajcie się.